Jesteś Królową Maryjo, Ty za nami przemów słowo Maryjo. Ociemniałem, podaj rękę, nie wytrwałem, skracaj mękę, Twe Królestwo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Iesus Christus. In saecula saeculorum. Amen. I do powiedzenia ostatnie, bo byłem zachuśnięty. Mieliśmy tę drogę krzyżową i nabożeństwo pokutne. Moje panie prowadziły rozważania z naszego modlitewnika. I po prostu słuchałem każdego tekstu z zapaleniem. Mówiłem, Boże, jesteś nieprawdopodobny. Dziś jest Ewangelia, moi drodzy, o Matce Bożej udała się z pośpiechem do Elżbiety. Posłuchajcie, co Bóg Ojciec, dyktując nam rozważanie, w kilku zdaniach na ten temat powiedział. Maryja nauczy cię stawiać pierwsze kroki, to znaczy odczytać wolę Bożą i podążać za nią. Brzemienna słowem. Wy wszyscy tu obecni jesteście brzemienni słowem. I jak się was tęsknota za czytaniem Pisma Świętego orędzi. Praktycznie wielu z was codziennie czyta Pismo Święte i orędzi. Jesteście brzemienni słowem. Doświadczacie ogromnej radości spotkania z Bogiem. I potrzebujecie czego? Posłuchajcie. Brzemienna słowem udaje się w drogę. Wy też musicie wyjść z tą radością słowa, która was jest. Nie możecie zatrzymać to sobie. Twoje pierwsze kroki również niech będą niesieniem słowa. Chociaż droga prowadzi przez góry i będzie ciężka, ten, kto ma słowo, nie musi się lękać. Ten, kto ma słowo, nie musi się lękać. Służba ludziom jest powołaniem każdego chrześcijanina. W służbie ludziom stworzonym na obraz i podobieństwo Boże uwielbiony jest Bóg. Dusza, która służy, z pokorą wyśpiewuje magnifikat na moją cześć. Ale było jeszcze jedno orędzie, które tydnia czytałem, bo nie mogę zlokalizować, gdzie to czytałem, że Bóg wyjaśnia, że Matka Boża poleciała do Elżbiety, żeby się podzielić z radością, kto ma w sobie już radość słowa. Dlatego też kazałem wam, twórzcie w różnych punktach świata domy Chrystusa Króla, bierzcie Pismo Święte, Marię Waltorty, nasz orędzie, czytacie. A jak później doświadczyłeś jakiejś radości tekstu, co ci otwarło, ludziom to na spotkaniu podzielcie. Dzielcie się radością spotkania ze Słowem, bo jesteście brzemienni Słowem. Do grzeszników nie możecie iść, bo was nie zrozumieją i was zepsują. Musicie wokół siebie szukać tych, którzy są brzemienni Słowem. Musicie mieć Ducha Matki Bożej i polecieć do Elżbiety. Kogoś, kto jest z twojego ducha. Jest w radości słowa, że Bóg go dotknął. Takie wam zadaję zadanie, żebyście nie zatrzymywali sobie tej radości, którą trzeba przelewać na innych, żeby inni też dotykali słowa. Nie chcę was osłabiać, ale patrzę na zegarek. 45 minut, godzina to minimum. Bo zapowiadałem wam, że się przygotuję do kazania. Materiały zbieram dziś jeszcze rano.
Ludzie się modlili, a ja budziłem, dzwoniłem po najbliższych mojemu sercu osobach, szukając. Tu chcę podziękować jednej z pani, która mnie przysłała po prostu o Matce Bożej, Królowej Polski Niebowziętej, teksty. To są jej wysiłki, wyłapałem, plus nasze i powstało kazanie. Zacznę od takich ciekawości historycznych, związanych z 15 sierpnia. 15 sierpnia 1238 roku, czyli Polska, rozbita dzielnicowo, porozwalana, w Polsce żyje jeden z największych świętych, święty Jacek Odrowo. Macie już referat na Regum Christi. Pięknie to poopisywał nasz pan Mariusz Jurkowski. Można sobie wejść. Zbieramy te wszystkie biogramy. Kiedyś zrobimy całą książkę. Świętego Jacka tego dnia Matka Boża z aniołami odprowadza do nieba. Wielu to ludzi widzi i ta tajemnica jest w Polsce bardzo znana i głośna. Już za późno mi ta myśl przyszła, bo tu jest pani Ewusia, bo jeszcze korzenie Matki Bożej w niebo wziętej sięgają kultu Słowian. Jak pani Ewusia potrafi w paru zdaniach to powiedzieć, pamięta to mi dobowie. Pierwsza katedra we Wrocławiu, pierwsze katedry polskie były pod wezwaniem Królowej Polski w niebo wzięte. Gnieźnieńska. Za Wiktorię Grunwaldzką, chyba we Włocławku, Jagiełło, dzieci wybudował katedrę ku czci królowej w niebo wziętej. To był dar króla za Grunwald. Nasi praojcowie bardzo czcili, pani to była nie, ale zielno, ale to było związane z kultem Słowian niewiasty. Niewiasty płodności. To był bardzo... I kiedy Matka Boża przyszła w chrześcijaństwie na nasze ziemię, została połknięta tak, jak u Azteków w Meksyku Matka Boża z Guadalupe. To wam chcę pokazać, że dużo wcześniej myśmy dostąpili jako naród takiej samej łaski, co Meksyk. Bo nasi ojcowie czcili Matkę Bożą, niewiastę płodności, na sierpień zielną. Dlatego mamy w naszej kulturze Matki Bożej zielne dziś się nazywa. Płodzi ziemię, że błogosławi, moi drodzy, błogosławi ziemi. Stąd dzisiaj wam czytałem trzy modlitwy błogosławione. To jest wszystko zanurzone głęboko w kulturze i naturze chrześcijaństwa, a już wyjątkowo w naturze nas. Bo nasi praojcowie czcili niewiastę boginię płodności. Nie chodzi tylko tu o wymiarze życia, tylko plonów ziemi. W pierwszym rzędzie. Gdzie słyszeliście? Za wszystko my Matko dziękowali. Za to, co mamy. Wszystko. Nieprawdopodobne połączenie tych zdarzeń. Więc żebyście mieli świadomość, że Bóg ziemię polską na to święto przygotował dużo wcześniej, niż chrześcijaństwo przyszło do Polski. Dlaczego tak Polacy kochają Matkę Bożą? Teraz wszystko to rozumiecie. Mądrość ojców naszych, misjonarzy, była cudowna. Wtopili ten ich wcześniejszy słowiański kult w Matkę Bożą, w niebo wziętą zielną. Dlatego Polska Maryją słynie. Teraz rozumiecie, jak perfekcyjnie od kilkudziesięciu lat nasi przywódcy walczą z Matką Bożą. Rugują święta po świętach. Rugują wszystko, modlitwy, zamieniają różańce, wycofują nabożeństwa. I to jest ta perfekcyjna wojna. Dlatego wyciągam wam fakty historyczne, żebyście nie byli świadomi, kim była dla Polaków Matka Boża i to w niebo wzięta. Rok 1568, 15 sierpnia. Tu na tabernakulum jest relikwia święty Zlatokowski.
przychodzi do niego matka z dzieciątkiem. Dzieciątko udziela sami kostce Komunii Świętej i Matka Boża go bierze do nieba. To jest we wszystkich ikonografiach, we wszystkich świadectwach. Współcześni historycy piszący biogramy o świętych niszczą wszystko. Dziś pani Agatka kupiła mi, klepnęła na internecie książkę Matka Polskich Świętych. Ukochana pani Agatko, robisz i zapisy na tą książkę, będzie was 300, robię dla was reprint. Bo to żebyś... Odczytamy biogramy z XVIII wieku wszystkich świętych, świątobliwych, wielkich Polaków. I tam dopiero wyjdzie potężny kult Matki Bożej w życiu. Na każdy dzień biogramy. To sobie czytali dzieciom, myśmy to już raz wam czytali, ale ostatnio dostałem przynaglenia, my tą starą książkę znaleźliśmy, co Mikołaj czytał z młodzieżą, ale była w kaplicy, zwilgotniała nam i no szczorniała, więc nie zrobimy zdjęcia z tego. Dziś mnie pani Radka woła, bo zapytałem się, że czy jest ta książka, mówię, kupuj zaraz, jaka cena. Nie czekamy na licytację, kupuj od razu, zaklepuj, wiadomo, jaka cena. Widzicie, znajdzie was 300 na ucznie Królowej Niebowziętej. Zrobię wam mały reprint, abyście mieli w swoich domach Matka Świętych Polaków. Bo taki jest tytuł. Coś podobnego. Świętego Stanisława Kostkę z Rzymu zna jego współbrat zakonu jezuita Juliusz Mancinelli. Święty Kostka, jak wsiął do Rzymu, to miał niecałe 18 lat. Tam żył kilka miesięcy. Cały Rzym o nim mówił, skąd on ma taką wiarę Matki Bożej. Dowiedział się Wielki Rzym, że na północy jest naród, który niesłychanie czci Matkę Bożą. Czterdzieści lat później, 15 sierpnia, objawia się temu jezuicie w Neapolu, na dole buta włoskiego, Juliuszowi Mancinelliemu Matka Boża. Przychodzi do Włocha i mówi mu: nazywaj mnie królową Polski w Niebowziętą. No tak pomyśli, nawet przyszedł do nas Matka Boża, wczoraj, nazywaj mnie królową w Niebowziętą Chin. No by ogłosili mnie chorego, no nie? A tu się okazuje, że jezuickie kroniki w języku chińskim informują o tym zdarzeniu, że Matka Boża się objawia jezuicie i jezuit to w Chinach by mówił im w XVII wieku. Mancinelli przypomniał sobie Stanisława Kostkę, jego wiarę do Królowej Niebowziętej i przekazuje wiadomość papieżowi, a papież tą wiadomość przekazuje do Polski od razu. Co robi ówczesny król? Zaprasza Mancinelliego, moi drodzy, do Polski. Co by zrobili dzieci współcześni władcy? Wszystko by udusili. Politycznie i duchowni. Bo oni tylko mają mądrość i oni mają klucz, bo pokończyli studia na takich czy nie innych, nie naszych uniwersytetach. Król Zygmunt Waza zaprasza go do Polski. Na Śląsk wysyła jazdę, dwa poczty rycerstwa, karoca królewska i go z granicy, czyli głęboko na Śląsk wjechali, biorą go do orszaku królewskiego, goniec określa czas przejazdu, dolatuje do króla wcześniej, całe miasto wychodzi do bramy królewskiej z królem, z biskupem i witają Mancinelliego. I on do Polski przywozi wiadomość, że to jemu Matka Boża kazała w litanii wymieniać i modlić się: nazywaj mnie królową Polski w Niebowziętą. Nie. I na 1916 roku Mancinelli, już nie doszedł sprawdzić, jakim to było miesiącu, czy to nie było w sierpniu.
pisząc takie kazanie, to musi być kilkudziesięciu ludzi, żeby dograć wszystko. No ale jest 610 rok. Jak było 400 lat tych objawień, to w Polsce nikt o tym nic nie mówił. Bo wypada nam Polakom wprowadzić święto Matki Bożej Królowej Polski w Niebowzięte, rozumiecie? Dlatego myśmy go mieli, mamy w kalendarzu dzień przed niebowstąpieniem, wczoraj obchodziliśmy, i dzień wolny na prawa niedzieli. Jest to narodowe święto, udowodnię wam, co Matka Boża poopowiadała, co zrobiła w tym dniu. I kiedy przybył Mancznie do Krakowa, uroczystą procesją wprowadzili go na Wawel, na bożeństwo dziękczynne, a Mancinelli zapada w ekstazę. Król, syna słyszą to, Matka Boża mówi: ukochałam tę ziemię. Może znajdę dokładnie cytat tego wydarzenia, cierpliwie, moi Państwo. Uroczystości te miały miejsce 8 maja. Trzeba to sprawdzić historycznie, czy to nie było na Stanisława Biskupa. Na biskupa 8 maja. Dziś do nas co kto przybył w relikwii? Święty biskup Stanisław. Dlaczego? Bo tego dnia zmienia się pałeczka warty nad Polską. Biskup Stanisław oddaje hołd Matce Bożej, a Matka Boża przejmuje opiekę nad Rzeczpospolitą. Dzieci, czy rozumiecie, jak się nam składają wydarzenia w znakach pobożnościowych? Matka Boża ponownie ukazała się mu w katedrze wawelskiej, mówiąc, on to mówił na głos do króla: ja jestem królową Polski. Jestem matką tego narodu, który mi bardzo drogi. Więc stawiaj się do mnie za nim, o pomyślność tej ziemi błagaj mnie nieustannie, czyli nie tylko ludzi, ale i dla tej ziemi, a ja będę cię, ja ci zawsze będę tak jak teraz miłosierną. Jaka musiała być wiara Polaków, 18 lat później mieszczanie krakowscy na tej większej wieży mariackiej, a Kościół Mariacki ma jaki tytuł od wieku wieków? Matki Bożej w Niebowzięte. Jeden z najgłówniejszych kościołów w Polsce. Mariacki w Krakowie ma tytuł Matki Bożej w Niebowzięte i na najwyższej wieży mieszczaństwo na oddanie hołdu Matki Bożej ufundowało pozłacaną koronę. Ona do dziś jest. Ta ogromna korona. Dziś przewodnicy opowiadają trele morele o współzawodnictwie, że jedna jest miasta, wieża większa, bogatsza, a druga kościelna. I tak opowiadają karmazyny o tym, co nie trzeba. Mnie z historii sztuki i kultury i Kościoła Polskiego przekazał tak, że Matka Boża w XVII wieku wyparła kult Stanisława Biskupa. Że ona się stała pierwsza. Widzicie, ale nic więcej nie podano. Na ten temat jest tyle starodruków. Dzieci, tyle nieprawdopodobnych dokumentów, ale naukowcy mają metodę. Ja jest i paru moich kolegów, którzy o mnie mówią, a ja o nich. I się nawzajem cytują, a nie wspomną, że był taki autor, taki w historii. Oni nie mieli dostępu do władzy. My mamy wyjątkową pamięć, bo mamy noktowizory nocne, więc na hasło ciepło czujemy i widzimy kontury. I ci naukowcy mają noktowizory rozumowe. On patrzy XI wiek i się mu tam wypisuje, co jest. On wszystko, tylko on widzi. Wszyscy, co innego widzieli, są kłamcy. To są dzisiejsze podwaliny nauki. Największy rozwój w biały dzień. Jeśli ktoś to pisał w XVII wieku, dlaczego nie szanujesz tej wypowiedzi? Jesteś w XXI wieku, jesteś kopiarzem, bo nie siedzą w archiwach, tylko przepisują z zachodnich książek lub z innych, nie dają prawdziwego przypisu i mówią, że to oni odkryli.
kiedy 15 sierpnia 1617 roku umierał Juliusz Mancinelli, Matka Boża przyszła po niego. Rok wcześniej mu obiecała, że przyjdzie na 15 po niego. I powiedziała mu: Juliuszu, za cześć, jaką masz do mnie w niebo wziętą, ujrzysz mnie za rok chwale niebios. Czyli to było w 18 się mu umarło. Tymczasem nazywaj mnie tu na ziemi królową Polski. Umiłowałam to królestwo i do wielkich rzeczy ich przeznaczyłam. Ponieważ szczególnie wielbią mnie i jego synowie. Bóg nas do tej nowenny przygotowuje. Jednym z większych piewców królowej Polski w niebo wziętej był święty Andrzej Bobola. My mamy jego rotundę. Jak to odkryłem, to mówię: podziękuję ci. Będziesz miał pomnik. Tyś napisał śluby lwowskie. Koronacyjne Matki Królowej Polski będziesz u nas czczony. Od listopada codziennie odmawiam przez 12 dni przed 13, moi drodzy, przed 13 miesiąca nowennę. Tak chciała Matka Boża, by się przygotować na 13. Dopiero teraz koloru nabierze ta nowenna. I Pani Agusia zapisze, że będziemy odmawiali jeszcze codziennie litanii do Królowej Polski. To, co Matka Boża podyktowała. Każdego przez 12 dni. Mamy 12 lat. Mamy 12 miesięcy, a my każdego 13 chodzimy na nocną pielgrzymkę wokół pustelni. Będę teraz wołał do was, kto ma zdrowe nogi, a ma siły, niech przyjdzie. Teraz nas było 40 dzieci. No to jest to modlitwa nieprawdopodobna, rozumiecie? To jest 5,5 godziny wysiłku modlitewnego, że jak rano chcesz z łóżka stanąć, to tylko na długo mnie trzyma aklamacja komunistyczna. Kiedy się nie chce stanąć z łóżka, przypomnij, jak walczyła Nadia Kruczka. Wnów nie czujesz, nic nie czujesz, a trzeba lecieć na msze. Na modlitwę. Dzieci, ja nie skończę tego kazania. Ogólnie też się powiem, bo to się mi teraz, to dopiero latają mi różne myśli. Tu mam moich przyjaciół, którzy mi gromadzą materiały na jubileusze Kocham Polskę. I dostałem od nich, moi drodzy, pamiętnik księdza Kordeckiego, oryginalne, stare wydanie, i on tam, opisując obronę Częstochowy w 1656, jasno mówi, że jest to dzieło Maryi. Bo, jak pisał do króla, bo jego, jak się do króla mówiło, nie jego mość, tylko jego królewska mość, dobrze wie, co Matka Boża powiedziała o tym narodzie na początku tego stulecia. Tak pisze Kordecki w pamiętniku. Czyli odnosi się do objawień Mancinelliego. Zrobił taki blok wypominków kordeckich, wspomnień oficerów szwedzkich, którzy później jak zwijali obóz, część poszła na Śląsk, część na Wrocław, na zimowisko, to w karczmach tak sobie siadali przy stole i mówili wszystkim to, co widzieli pod Częstochową. Że widzieli Matkę Bożą, która połapała kulę. Że pani przychodziła po murze, myśmy bili w klasztor, i to 4 tygodnie, powinni wszystko zburzyć. Mówi, widzieliśmy zjawiska, no, że nasi mierzący mierzą w klasztor, ale nagle się im klasztor podnosi do chmur. W związku i widzą na nim Matkę Bożą, więc pokręcają lufami, żeby było wyżej. Kiedy działo odpada, klasztor z Matką Bożą spada niżej, no a kule przylatują ponad klasztorem. Co wierzyli? Zmieniał się im układ celowniczy na ludzkim oku.
Szwed mówił, że to przez tą wstrętną niewiastę nie mogliśmy zdobyć, tą, mówił, tą waszą Maryję, nie mogliśmy twierdzy zdobyć. Teraz wam opowiem o nienawiści Prusaków do królowej Polski w niebo wziętej. Wielkim orędownikiem Matki Bożej Królowej w niebo wziętej był wielki książę litewski Albrecht Stanisław Radziwiłł. Różne tam typy radziwiłowskie były w historii, ale też mieli oni cudownych synów. Nam się kojarzy z Jerzym Radziwiłłem, zdrajcą szwedzkim. Ale te rody były o korzeniach czysto polskich, choć korzenie miały ze wschodu. Ale dusze mieli polskie i ten Radziwiłł napisał dyskurs nabożny z kilku słów wziętych o Najświętszej Panny Bogu Rodzicy Maryje. Wydany on został z imprimatur jezuitów. Przed urzędowym ogłoszeniem Matki Bożej Królowej Polski, czyli przed ślubami polskimi. I moi drodzy, w tym dyskursie, to jest jeden z najstarszych starodruków, jest napisane o objawieniach Manciniego. Nazywaj mnie królową Polski, niebożętą. Jeden z tych dyskursów jest zachowanych w Bibliotece Poznańskiej. Co robili Prusaki? Jak tylko znaleźli ten tom, to wykreślali, wydrapywali napis Królowa Polski Niebowzięta. W Poznaniu jest dowód, leży ten stary starodruk, gdzie w czasie zaborów Prusaki przyszły i w bibliotece wykreślili Królowa Polski Niebowzięta. Na kanwie tych objawień w kulturze polskiej malarskiej pojawił się trend, moi drodzy, malowania obrazów Królowej Polski w niebo wziętej z orłem na piersi i centrum malowania tych obrazów było w Bledzewie, Wielkopolska, ostatnia miejscowość najdalej, najbliżej Odry, na zachód przy granicy niemieckiej. Tam był klasztor cysterski. Tych obrazów powstało 100. Matka Boża w Zawichoście, w Licheniu, w Rokicińska, w Ostej Bramie, one pochodzą z tej szkoły. Jeśli ją malowano jak Rokicińska, ona była w Bledzewie, więc były tylko takie różnice, że wtedy Matka Boża miała prawe ucho większe od lewego. A jak ją malowano na wschód, ta co jest w Wilnie, ta tak ma lewe większe od prawego. A czemu? Bo ją prosili, jak dawali ją w Bledzewie, miała większe ucho, by słuchała, co Prusa knuje przeciwko Polsce. A jak dawali na wschodzie, co Rosja knuje przeciwko Polsce. Nasi przełożeni, jak koronowali obraz Matkę Bożą Rokicińską, wygląda jej uszy, to ją nie nazwali Królowa Polski w niebo wzięta, tylko ją nazwali cierpliwie słuchającą. No dramat, kapujecie? Żebyście wiedzieli, jak na naszych oczach wyżyna się wiarę w Matkę Bożą i to, co ona robiła przez wieki dla Polaków. Tytuł Matki Bożej Rokicińskiej jest to kłamstwo urzędowe z pieczątką Kościoła. Że Prusak wiedział, kim jest Matka Boża, to ją się jej, ogromnie się jej bano, jak Bledzew po rozbiorze drugim przeszedł pod Prusy. Wiecie, co Prusy zrobiły? Pierwsza czynność. Wygnano wszystkich zakonników i kościół, potężny budynek kilkupiętrowy na kilkadziesiąt metrów, klasztor o winklu, zburzono do ziemi równo.
Dzieci, pojechałem tam. Ja nie mam tam, jak lecę do Bledzewa, dzieci, śladów nie ma, ale znalazłem fragment murów ziemi wchodzącej. 4 metry szerokości. Mury jednej ściany. Tak się Niemiec bał Matki Bożej Królowej Polski w Niebowziętej. Przeskakuję tematycznie, później znowu do tyłu wrócę. Znamy różne obrazy pana Matejki. Grunwald, militarne. Nikt nam w historii nie mówił, że Jan Matejko namalował jakby potężny tryptyk Królowej Polski na tronie, w Niebowziętej. Mam to zdjęcie, przysłano mi. Napisano, więc tylko cytuję autora listu. Jestem w posiadaniu opisu tego obrazu. W tej chwili nie bardzo jest to możliwe mi znaleźć. Obraz do 2016 był w prywatnych rękach w Wiedniu. Obecnie zginął. To wam pokażę. Królowa niesiona jest na tronie przez Jacka Odrowąża, wszystkim Jackom 100 lat z okazji nadchodzących imienin, Kazimierza Królewicza, z przodu idzie królowa Jadwiga, osoba, która mi ten list przysłała, niech mi dokładnie opisze wszystkie figury, wszystkie znaczenia, tu 100%, jak to jest Jadwiga, tu będzie Piast, Mieszko, z kielichem może być Wojciech. To dzieci, przepiękna panorama. Honorem narodu polskiego jest odkupić ten obraz. Ale on zniknął. Przeciwnik wie, że przybliża się bitwa. Miałem do was orędzia o Gieczwałcie. Pamiętacie? Jak się tam Matka Boża objawiła, kto pamięta dokładnie? Królowa na tronie. Królowa na tronie. Dzieci, jaką duszę miał Matejko i jaki miał sentyment narodowy i religijny, niech posłuży fakt, kiedy w Krakowie zburzono pod koniec XIX wieku, w drugiej połowie tego wieku, kościół Ducha Świętego z wczesnego średniowiecza, czyli miał 8 wieków, on zrzekł się honorowego obywatelstwa miasta Krakowa i oddał urzędowi. Nazwał to największym barbarzyństwem. Na tym miejscu, co nam zbudowano? Świecką imprezę Teatr Słowackiego. Moja noga już tam więcej nie pójdzie. Na miejscu, gdzie był czczony Duch Święty, wybudowali sobie popis ludzkiej pychy. Więc przypominam, istnieje piękny tryptyk Jana Matejki, Matka Boża Królowa Polski. Na tronie niosą ją w lekty, na ramiona nasi wielcy święci. To jest dla utrzymania waszego ducha, abyście przestali się bać i lękać, że twórcy tolerancji świeckiego obrazu świata mają rację. Jakie to mają rację? Z punktu pychy tylko mają rację, nic więcej. Dlatego XVII wiek to jest boom pobożności maryjnej polskiej. Teraz rozumiecie. Kiedy, mi data tylko nie uciekła, chyba było 1683 był jeden? 3. Kiedy nasi jeźdźcy, huzaria, szła osiedli na Wiedeń, wszyscy, co byli huzarami, byli członkami Bractw Matki Bożej. To były elitarne teamy dla ludzi honoru i wiary. Jadąc na konia, no to się kolumnami szło, codziennie rano od Krakowa do Wiednia nasi śpiewali godzinki. Nasze wojsko szło ze śpiewem godzinek. Żona Jana Sobieskiego, Marysieńka,
ogłosiła w Krakowie procesję. Całe miasto chwyciło za różaniec i wszyscy chodzili z modlitwą po mieście. Każdy rycerz, który szedł na biegiem, jeden guzar, miał rękraw na sobie. Takie zarengrafy kupujcie i noście oczywiście też. Miejcie. Każdy miał rengraf na sobie. I na innowierców mahometańskich pod Wiedniem rzuciła się Matka Boża. A tak w najgorszym czasie, po 16, po wszystkiemu, wszystko jak pięć uciekało. Opowiem wam zdarzenie z życia Wandy Malczewskiej. I nią zakończę te opowiadania. Tyle się wam w historii przyda. Jak wrócę do swojego czasu, pani Magusiu, muszę zapisać, że muszę opowiedzieć jeszcze o Królowej Polski z naszej kazanie z naszych orędzi. Czego od nas dziś żąda Królowa Polski Nieuziemna? No, Królowa naszego państwa. Policja rosyjska w czasie zaborów pilnowała, moi drodzy, pilnowała Wandę Malczewską. Bo była groźna. Bo do niej ciągnęły ludzie, znane były jej przepowiednie. Ona przepowiedziała, że Rosja padnie. Dzieci przepowiedziała uroczystość męczenników unieckich, że przyjdzie papież, który ogłosi święto ku czci ich męczeństwa. To my mamy dzisiaj relikwiarz męczenników podlaskich i papież Polak ogłosił święto. I wyniósł na ołtarze. I wracając, postanowiono dokonać generalnej rewizji w jej domu. Włamali się, weszli, patrzą, bo ją nazywali święta Lala. Ona klęczy, ma ekstazę. Jak ją zobaczyli, 100% musieli zobaczyć Matkę Bożą Królową. Co robią ruski? Ściągam bilet. Żegnają się po swojemu i wszyscy tak wychodzą. Wychodzą z pokoju. Do tyłu. Już nigdy więcej policja rosyjska nie przyszła. Dali tylko raport, że tam nie da się. Chciałbym mieć w rękach ten raport tej policji, co oni widzieli i co pisali. Wszystkie ruski wychodziły, żegnając się. Musieli widzieć Matkę Bożą. Dowód? Rok 1920. Cud nad Wisłą. Mam rekolekcję w Sokołach, kilku miejscach na Podlasiu. I dzieci do mnie przychodzą, ludzie po mszy świętej. Przychodzi rodzina i mnie przeprasza za swojego wujka, który był adiutantem Piłsudskiego. Ja nawet powiedziałem o nim, o jego kłamstwie, o jego nieudziale w bitwie pod Warszawą. Nie było zdrajcy. I oni przychodzą, proszę księdza, niech ksiądz przyjmie nasze przeproszenie za naszego wujka w 75 roku zmarł, czyli 26 lat temu. On nam opowiadał, kim był Piłsudski, co robił, jak mordował ludzi, ilu zginęło na warcie przy nim, bo jak układał taror, ta ułożył mu się, zginiesz. Kto do pokoju wchodził, szczelę zabijał. I trud. Gdyby pan Kwaśniewski był premier odważny, to by nam powiedział, co poznajdywano przy remoncie Belwederu za jego czasów. Bo to też kiedyś historia o drzewie. Dziś zatuszowane, robotnicy musieli przysięgę składać, że nikt nie sypnie, co tam robi, jak łamano prawo, kogo wygrzebywano wokół budynku. I moi drodzy, oni mi mówią, on nam mówił, tata nasz mówił, dziadek nam mówił, a my wierzyli Piłsudskiego, że to co opowiadają, że to jest kłamstwo. Przez naszą wieś leciały tabuny wojska rosyjskiego. Z koniami, bez włosów, bez ciał. Wszyscy to mówili. Pod Warszawą widzieliśmy Matkę, Bohu Materną. Matkę Bożą my widzieli. Lecieli z gołymi rękami, rozumiecie? Gdzie jest Podlasie, gdzie Warszawa? Oni lecieli 200 kilometrów ze strachu. Tu macie piękny obraz przy wejściu. To, co ruski widziały pod Warszawą.
Jestem świadkiem, który słyszał tę rodzinę, gdzie przyszli przeprosić wujka i powiedzieli, co mówił dziadek, co mówił ojciec, co oni widzieli w 1920 roku jako młodzieńcy, jak Rosjanie uciekali bez karabinów, bez dział, na koniach, bez wozów i lecieli cały czas dysząc, nie zatrzymując się, rozumiecie? Jaką historię czytam, różne źródła z Polonii amerykańskiej, tam dostałem 4 książki, to dzieci, oni lecieli do granicy Prusji. Nasi nie nadążyli za nimi, tak uciekali. Część armii poszła w niewolę, bo ich złapali bez broni, a część była interwana przez Niemcy Prusa. Gdyby się nie wtrącił Piłsudski, kłamca, to jakby pod Niemnem weszedł plan tego generała, którego też zamordował, Rozwadowskiego, to by my byli pod Moskwą. Tylko przyszedł ten i namieszał, zmienił wszystko. Bo żołnierze go na rękach nosili, że zwycięzca spod Warszawy. 3 dni szukał armii. Pierwsze myślałem, że jest kłamstwo. No ale zanim on ruszył ze chrztu świętego w Puławach, ofensywa ruszyła. No więc dzieci drogie, no to tym autkiem jak jechał, więc autor obliczał, że on mógł góra 40 kilometrów pokonać, no bo drogi porozwalane, zatrasowane dziennie. Na ruskich paru dniach ulecieli na 120 km od Warszawy. I dopiero w 4. dniu znalazł armię. I ostatnie historyczne dowiedzenie, aby zamknąć, moi drodzy. O tym wam mówiłem, ale teraz mam dokładne źródło. Że to, co dziś obchodzimy, to Matka Boża wszystko przepowiedziała. Jest 15 sierpnia 1873 rok. Polska jest ukrzyżowana. Unici wyszczelani w Pratulinie. Cała Unia przeszła, wzięli do kościoła katolickiego, do prawosławia, na siłę. Jedyny przypadek w historii tak zwanego zdradzenia hierarchii kościoła, bo biskupi podpisali, ale oni, jak się rozpatrzy punkt prawny, to nie byli biskupami. Rosja ten plan przygotowała w latach 30. Wyłapała kapłanów unickich, wagabundów z Austrii, których wywalono stamtąd, bo się nie mieścili w prawie kościelnym, rozumiecie? Przygarnęła ich do siebie, zrobiła im dobrą reklamówkę społeczną i oni byli wciskani i Rosja ich wypychała, że wepchała ich wszystkich na biskupstwa. No bo w tym czasie w Polsce nikogo nie mianowano na biskupów. Stolice były puste po 40 lat. Jest po powstaniu styczniowym. Metryki, księgi kościelne po rosyjsku. Wszystkie napisy, moi drodzy, po rosyjsku. Żaden Polak nie może wstąpić do policji, do żadnego urzędu państwowego wyustawionego. Jak wykryli, że jest to obcokrajowiec, a ma żonę katoliczkę, to też nie może być. W tym czasie wszystkie urzędy ważniejsze w Polsce przejmują Żydzi. Tych zjawisk nie zrozumiecie, nie mając takich głębokich korzeni. 140 księży jest wysłanych hec za Bajkał na karę śmierci lub dożywocie. Car im buduje wieś, mają małe domeczki tam, gdzie ta wieś jeszcze istnieje, które byli sami księża polscy. Za powstanie styczniowe. Diabeł mści się na Polakach. Po powstaniu, moi drodzy, styczniowym car co każe? Częstochowie zburzyć figurkę Matki Bożej przy Alei Matki Bożej i tam stoi jego pomnik. Nie Matki Bożej, dziś jest Matki Bożej. Tam nie napiszą na tym pomniku prawdy, aby ponapisywali, żeby Polacy poczuli swojego ducha, co robił przeciwnik, żeby Polska nie istniała. I w tej beznadziei Matka Boża 15 sierpnia 1873 przychodzi na modlitwie do Wandy Malczewskiej. Będę to czytał, abyście zrozumieli, co ona widziała.
Ona jest w kościele na modlitwie. Przychodzi do niej Matka Boża. W sukni śnieżystej. Przepojona jakby światłem Góry Tabor. Uwielbiam Pana Jezusa. Pan Jezus ją prosi. Adoracja dla mnie jest hołdem ulubionym. Mieliście jak Jan, co głowę na piersiach mi złożył. Odwiedzajcie mnie tu myślą w czasie dnia, zajęci pracą. Matka Boża często przychodzi na czesli w królowitwie. Ona się dziwi, czyż możliwe, że wszyscy jej nie widzą? Twarz Maryi jest cudniejsza o wiele niż wszystkie jej pojęcia przedstawione kiedykolwiek przez ludzi. Jest promienna, słodka, cicha. Postać w białych zwojach welonu ginie wśród kwiatów. Wokół głowy zamieć białych lilii, które są różnymi gwiazdami. Poniżej róże białe i czerwone. Muszę wam zdradzić tu u góry, już wam mówiłem, jest wizja kaplicy godzinek Matki Bożej. Już miałem projekt ołtarza, projekt Matki Bożej, polska łąka, wierzby, powysłane kwiaty, mgła chodząca. Zdradzam, ale tu powstaje Matka Boża w tym tle. Teraz panie artystce doślep tą wizję, że jeszcze tam musi włożyć kwiaty jakie? Róże biało-czerwone. Tu u góry będziemy mieli kaplicę godzinek Matki Bożej. Na wszystkich ścianach różne odniesienia do godzinek Matki Bożej. 15 sierpnia ukazała się jej Matka Boża, Królowa Korony Polskiej w całej majestacie. W olśniewającej jasności znika apsyda, czyli to jest z tyłu zagięte. Znika ołtarz i ksiądz celebrujący, bo jest msza święta. Na tronie z chmur pozłocistych widnieje ona, królowa w sukni białej, z trzema różami, ponosowymi w ręku. Błękitny płaszcz spływa z ramiona, stając się błękitnym nieba, na głowie biała zasłona, pod nogami księżyc, 12 gwiazd nad głową, na piersiach serce płonie z napisem: Jam Matka pięknej miłości świętej ludzi. Wokół anioły niby tuman skrzący, a u stóp tronu wszyscy święci klęczący w adoracji. Przepraszam, wrócę. Aż to dopiero. Czy Matejko z tej wizji też korzystał? Czy on już ją znał? Początek jest podobny. Święci polscy, tak, oni tu znaczy idą, część klęczy, to mówię, nie robi. Trążycy święci w adoracji w niemym dziękczynieniu. Wanda płacze z zachwytu i radości, modli się z nimi, z polskimi świętymi. Ksiądz chowa monstrancję, widzenie unosi się w górę, rozpływa przestrzeni i znika. Wychodzący wszyscy z kościoła, wychodzą wszyscy z kościoła, lecz Wanda pozostaje zatopiona w rozmyślaniu. W pokorze swojej zapytuje się duszy Najświętszej Marii, skąd przyszło dzisiaj zjawisko tak piękne, niespodziewane, i głos wewnętrzny odpowiada jej. Uroczystość dzisiejsza, słuchajcie uważnie. Szukam tylko pisaka, żebym sobie... Masz to wszystko, nie uciekło. Jest, już mam. Panie, muszę te materiały, żeby
wszystkie noteczki i podpisałem, nie? Pod kazarzymi zgromadzone. I jakby też te nasze orędzia przekserować, też tu ułożyć. Pisałem nagle. I że tam było takie orędzie, gdzie Pan Jezus wyjaśnia, ogłosiliście Matką Królową Polski, więc tego dnia też ogłosiliście mnie we Lwowie, mnie królem. Uroczystość, już nie patrzę na zegarek dzieci, proszę. Uroczystość dzisiejsza nie za długo stanie się świętem narodowym dla Was Polaków. Bo w tym dniu odniesiecie świetne zwycięstwo nad wrogiem dążącym do Waszej zakłady. Wanda jest objęta zaborem rosyjskim, więc wróg numer jeden Polski wtedy to była Rosja. To był największy kart. Ale nic łatwiej nie było Polakom w Prusach, bo wtedy obowiązuje Kulturkampf od 1871 cztery prawa majowe. Tam jest zakaz nominacji proboszczów na biskupów, etc. do seminarium bez zgody państwa. Nic nie można. Bismarck rozpoczął największą zorganizowaną wojnę z Polską. Więc takie totalnej beznadziei dla Polaków przychodzi orędzie. Oczywiście, że to niewielu o tym wiedziało, bo ta książka, którą mam w ręku, to jest ona wydana z imprimatur dopiero w 1931 roku. Kazimirus Tomczak. Lodzie chyba nawet łódzkie wydanie. Nad wrogiem dążącym do zagłady waszej. To święto powinniście obchodzić ze szczególniejszą okazałością. Tak wam dzięki, żeście przybyli. Moja wina, że tu nie ma cukinii, ogórków, że tu nie ma pomidorów, miodu, żeśmy przyszli z gołem na rękę na wdłużej. Ale zaraz będę wołał już o wszystko. Przynoście wszystko, coście wytworzyli, by Matka Zielona Płodności błogosławiła wasze ziemi. Pan Władzik tak zmęczony po harówce żniwowej, powie dobrze, żeś przyjechał, bo pokazał klasę nam wszystkim. Nie zasieje rzebaku, mówi do mnie, jak nie poświęcę u księdza. Bo trzeba już rzepak siać, mówi. Więc to święto powinniście obchodzić ze szczególną okazałością. Moją stolicę na Jasnej Górze powinniście otaczać szczególniejszą opieką i przypominać sobie dobrodziejstwa, jakie od Boga za moją przyczyną tam odebraliście i jeszcze odbierać będziecie. Jeżeli świętej wierze katolickiej, cnotą chrześcijańskim i prawie miłości ojczyzny opartej na jedności i braterstwie wszystkich klas nie sprzeniewierzycie się. Kocham Polskę, bo to moje królestwo. Nie zapomnę o was, a syn mój, nie da wam zginąć, jeszcze chwila cierpicie, a odzyskacie wolność. Dla Boga ta chwila wynosiła 47 lat. Ona przepowiedziała, że nie dożyje tej chwili. I tu chcę wam dopowiedzieć moje analizy historyczne. Sierpnia 1920 spełnia się proroctwo, że jeszcze chwila cierpienia, uzyskanie wolności. To jest cud. Powstał ładny film, ale nie do końca pokazujący prawdę o duchu narodu polskiego. Skupili się na aktorze i na paru kabaretach warszawskich, nie? Że tam się dokonało w tym czasie cała Polska modliła się w kościołach. Pielgrzymki, tydzień tylko dzieci i jedno ujęcie na filmie było o modlitwie. A o karczmie i obawie śpiewającej pół filmu. Czy to jest jedno wielkie kłamstwo? I jakiś antybohater, który popija zabawę gonią. Gdzie wtedy Polacy o pijaństwie myśleli, czy obawa?
cały naród ciągnął na Warszawę. W kronikach parafialnych Makowa tu z parafii zgłosiło się od nas 120 chyba ochotników. Poszło na Warszawę, w tym dwóch Żydów. Poszli bez butów, bez jedzenia, bo tu była bieda. Część dywizji, która szła spod wieprza, to byli nasi ojcowie, dziady, którzy szli na bosaka, nie mając nic w rękach, rozumiecie? To się Matka Boża pokazała ruskim i ci wszystko rzucili, co mieli i pouciekali. 3 dni lecieli spod Warszawy. Nie, że wycofali się kilometr. 3 dni lecieli, zostawiwszy wszystko na polach nowoszawskich. I nasi mają problem wybudowania pomnika pod Warszawą i się kłócą, co zrobić. Tam powinna być figura Królowej Polski na 100 metrów. Żeby Rusek z Moskwy ją widział. A nam mówią, że jak kupią F-16 parę czołgów niemieckich, że my pokonamy ruskich. Oglądnijcież film o burzy pustynnej, taki historyczny, 45 minut. I dzieci, przestańcie patrzeć na czołgi, na samoloty. Jest pokazane, jak 2 godziny armia amerykańska pokonała ruskie czołgi. 1000 czołgów przestało istnieć. W ciągu 2 godzin poszło 200. Nie zdążyli z tych czołgów ruskich wystrzelić. Zanim żołnierz irecki korektą przesunął troszkę na bok lufę, to amerykański czołg się tak obracał. Co 4 sekundy wystrzelał pocisk. Wybili wszystkich. Zginął tylko jeden Amerykanin. I my się skupiamy na czołgach. I nam dziś będą po Warszawie nam pokazywali manifesty armii. I będą się kłócili o nominację na generałów, zamiast uroczyście ogłosić panenca królem Polski dzisiaj, potężną figurę królowej Polski nieść, to oni mają problemy ludzkie. Nie znają historii, więc są przekonani, że czołgi nam pomogą. Dzieci, żaden czołg. My dziś nic nie mamy. Została nam tylko wiara i królowa Polski niebozięta. Matka Boża powiedziała, że to święto za niedługim czasem stanie się świętem narodowym. Kiedy się to stało świętem na prawach niedzieli? Nie wiecie, widzicie. Ja wam tyle razy mówił. Konsumpcjoniści, żołądkowcy, jakby tego nie wiecie? Panie Rysiu, komuniści odchodząc w 1989, tuż przed okrągłym stołem, ogłosili 15 września świętem wolnym od pracy. Sierpnia. Matka Boża się posługuje tymi, którzy chcieli zęby szczerć na walce z nią. Ci, którzy ją aresztowali, którzy zakazali jej chodzić po Polsce, ogłaszają święto. Kiedy ono będzie narodowe? Bo nie jest narodowe. Kiedy będzie narodowe? Jak zniknie 11 listopada, a będzie 15 sierpnia. To jeszcze przed nami dużo czasu. Bo 11 sierpnia to jest święto państwa. Ku czci przysłania pociągiem z Magdeburga, ponoć siedział w więzieniu, nas uczyli w twierdzy magdeburskiej, siedział w rezydencji, żył sobie lordowsko pan Piłsudski, który podpisał kolaborację z wywiadem pruskim i austriackim, on był szpicem TW, to był tajny pracownik. Co robią Prusaki? Kiedy nasi się wpadli na pomysł, rozbroili armię niemiecką, pierwszą czynność parę dni po 11, co zrobili? Wszystkich oficerów niemieckich ukochali. Dali im bukiet kwiatów, wałowę, butelczynę i bilet na pociąg. Podstawili wagony i wszystkich oficerów do Berlina wysłali. I się Niemcy spóźnili 3 dni. Bo przyjął pan Piłsudski, no i nie miał kto rozkazywać armii niemieckiej. Więc pan Piłsudski blokuje obronę Lwowa, posłania śląskie, nikt nie wspiera, wszystko wyżyna, bo wykonuje rozkazy Niemiec.
I my to ten dzień czynimy świętem narodowym na cześć największego kłamcy. Czyli Polska jest zatruta, kapujecie. Ci, którzy nami rządzą, bo myśmy ich popierali, moi drodzy, jeśli tego nie utną, to znaczy, że są zatruci. I oni nie potrafią nigdy Polsce służyć, bo trwają w kłamstwie. Przypominam panu Kaczyńskiemu, panu prezydentowi Andrzejowi, pani Beacie Szydło, toż w tym dniu odniesiecie świetne zwycięstwo nad wrogiem. Obchodzić go powinniście ze szczególną okazałością. Uroczystość dzisiejsza, Matka Boża mówi w Wandzie Malwni, za długim czasie stanie się świętem narodowym Polaków. Jeszcze się nie wypełniło to proroctwo. Dziś skupiają się na czołgach, w Warszawie, na samolotach. Czyli to jest wszystko na guziki amerykańskie. Wyślą kot i F-16 nigdy nie wystartuje. Lampard, kiedy zobaczy niemiecki czołg, to co zrobi? Wybuchnie. Bo Niemiec naciśnie guzik u siebie. Dzieci zostaną na grabie i postawa chłopów wysokiej pod Jordanowem w 39. Mamy tam pomnik, że z grabiami, siekierami, widłami polecieli na czołgi niemieckie. Wam nie wolno tego nigdy zrobić. Jeśli wróg wejdzie do ojczyzny, przywitajcie kwiatami i modlitwą. Nie idźcie na tron, bo będą was chcieli wciągnąć, a wyrzucić. Przywitać z kwiatami. Widocznie Bóg tak chciał. Mopla. A przy okazji, kiedy by było dobrze, dać im kiełbasę, butelkę, kwiatek i bilet do ciągu. Jedni na cud, drudzy na zawód. Amen. To kazanie było patriotyczne, całkowicie inaczej przygotowane, wyszło co innego. Panią Agatkę proszę, żeby to umieściła w tym okienku takich ważnych kazań też. Upomnienie Matki Bożej, Marii Panny, skierowane do narodu polskiego. Nie znam źródła tego upomnienia. Ci, co mi to przysłali, proszę o dokładną specyfikę, gdzie to Matka Boża powiedziała. Polski narodzie, jam cię ukochała, powstańcie, bo to Matka Boża mówi do was. Z niewoli wrogów zewnętrznych wyrwała. Czyli jest to na pewno po orędzie już po zamorach. Wolność wróciłam, ale nie swobodę. Wewnątrz niezgoda gotuje niewolę. Dziś nam za pieniądze zachodnie chcą w Warszawie zrobić Majdan. Tu jest udowodnione, macie programy internetowe, gdzie jak przeglądali, jak powstawały te wszystkie organizacje dobrej nogi, dobrego jelita, co pomagają Warszawie. To są pseudonim, bo nie jak powiem sobie dosądzić, ale no dobrej nogi, czy dobrego jelita. KOT nazwałem wam dawno, jest to Komitet Obrony Diabła. Demokracji. Komitet Obrony Diabła. Po ulicy to się tak tworzy, ktoś za tym stoi, wszyscy mają takie same chorągiewki, świeczki w rękach, wszystko to samo. Kwiatuszki, to jest przygotowane, perfekcyjnie kierowane przez tak zwanych wszystkich wielkich, jak to się nazywa, nie, z fundacji, bo są takie modne dzieła, gdzie oni mogą lawirować i oficjalnie działać w Polsce. Fundacja przekazali 6 tysięcy euro, tam 8, niewielkie sumy, ale cały czas kapie, więc oni to funkcjonują. Więc wewnątrz niezgoda gotuje niewolę. Chcesz być szczęśliwy i kochany narodzie? Pracuj, oszczędzaj, żyj w bratniej zgodzie. Unikaj kłótni, strzeż się partyjności, zachowaj wiarę przy boskiej miłości. Teraz kazanie ma. Amen.
Zdrowość.